Dzień dobry, cześć i czołem, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł. Dzisiaj kolejna część mocy świątecznych prezentów, czyli bierzemy się za tuningowanie, oczywiście, że tak. O, dziękuję. Jakiś komplement mi rzuciła. Pójdźmy do garażu. Ostatnio stuningowaliśmy ten nowy samochód, który jest po prostu genialny. Muszę przyznać, jest genialny po prostu w prowadzeniu. Aczkolwiek ten darmowy samochód LG, który oprócz tego, że jest też świetny osiągami, którego nie można skasować, bo jest darmowy, jest wymagany, też można fajnie stuningować, można zrobić niego fajną brykę. Czekajcie, czy moje auto jest... Aha, moje auto gdzieś na pewno sobie jeździ jeszcze. Znajdę życie. Teoretycznie samochodów. Mam teoretycznie jeszcze jakieś dwa pojazdy, przynajmniej, które będę chciał stuningować. Oprócz dzisiejszego. Niektóre będę sprzedawał. Niektóre z tych samochodów, które tu mam, będę sprzedawał. Te podstawowe, jak Insurgent, jak Kuruma, oczywiście zostawiam, bo to jest podstawa pracy czasami. Także to zostawiam, ale takie samochody tego typu jak ten, czy jakieś inne, no to będę chciał chyba posprzedawać. Zobaczymy. Po co mi tyle tych aut? Tymczasem teraz bierzemy się za to. Za LG. I teraz piękna sprawa. Cudownie mi się to podoba. Nie muszę nigdzie jeździć. Po prostu podjeżdżam do góry. Dobra, to auto jest fajne. Ulepszmy je do niestandardowego. 904 000. Prawie milion. Za to, żeby tylko móc ulepszać. Dobra. Retro LG. Niech będzie. Dobrze. W wersji retro będziesz. Dobra. Tu wszystko jest stuningowane. Pancerz, nie pancerz, wszystko już jest zrobione na maksimum. Czyli teraz zabawimy się tylko wyłącznie w wersję tuningowanie pod kątem wyglądu. Czekajcie, nadwozie, czy jest błotniki, to nie. Dobra, zacznijmy po kolei, czyli zderzaki. Przedni, fabryczny, orany z naklejkami, karbonowy, jakiś taki lakierowany, czarny. Wydłużony, ten jest fajny, wydłużony przedni dyfuzor, spoiler i kaczka, o, to jest też fajne. Chyba to wezmę, najdroższa opcja, tylni zderzak. Co my tu mamy? Co to jest? Karbonowy, trzosowy jakiś, to jest taki, ale ten jest chyba lepszy od tego, chociaż nie wiem w sumie, czy ja wiem, karbonowy tylny dyfuzor. Karbonowy wyścigowy dyfuzor, dajmy ten wyścigowy, może faktycznie, nie wiem czy on jest lepszy, czy chociaż nie, to jest ciekawiej zrobione. Weźmy to, tą wersję tańszą troszeczkę, ale lepiej się prezentuje. Dokładki zderzaków, siatki do zderzaków. Co to jest? Co to ma być? Usuń kratownicę zderzaka, co to? Usuń grilli kratownicę. Tak wygląda, tak? Tak? Aha, czyli żeby w ogóle usunąć, żeby było wszystko widać. Nie, to nie chcę. Chłodnice pośrednie. Czekajcie, bo obawiam się, że to, co teraz używam, to musiałem wszystko zdjąć i dopiero wtedy będę widział chłodnicę i tak dalej. Ewentualnie zrobimy tak, usuń kratownicę zderzaka, czyli tak, i chłodnicę. I teraz możemy pozmieniać. O, i to jest lepsze. Chłodnica z logo MONSTER. Coś takiego albo coś takiego. Weźmy coś takiego. Dobra, dalej. Co nadwozie? Osłony reflektorów. Malowany wlot przy reflektorze. Ale dziwnie. To jest takie naprawdę typowo tuningowe. Podwójne karbonowe wloty. Czyli bez świateł będzie. Zostawmy w kolorze malowanym. Albo jeden taki. Nie? Co to jest? Pomalowany wlot? I osłony. No nie wiem. Weźmy to. Drzwi. Malowane listwy. Czyli coś takiego, tak? Dobra. I karbonowe listwy. Weźmy malowane. Błotniki. Jezus Maria, ile tych części jest do wyboru. Co tu mamy? Jakieś takie z wgnieceniem, tak? Coś takiego, coś... O, tu z tyłu jeszcze jest wtedy. Super to wygląda. Nadkola, to nie. To jest najlepsze. Chyba tak. To byłoby najlepsze chyba. Albo w sumie... Dobra, weźmiemy tą opcję z przodem. Dalej. Drzwi... A czekajcie, drzwi robiłem? Drzwi robiłem. Silnik... Aha, blok silnika oczywiście. Silnik mogę streamingować. W sumie nie wiem po co, ale mogę go streamingować. Zróbmy kolor podstawowy. Osłony krzywek. Bez jaj, nawet mogę takie rzeczy robić. Ale jazda. Dobra. Czerwone koła transmisyjne, rozpórki. Zobaczmy te najdroższe. O, fajna. Wiecie co? To jest też fajne. Tytanowa. Kurczę, za dużo ich tu jest. Ale 24 tysiące za taką rozpórkę, no dobra. Ulepszenie silnika już jest. Wydech. O właśnie, wydech. Tego wydechu to tutaj widzę do wyboru. Masakrycznie dużo. Podwójne. O, podwójne z chromowaną końcówką to jest dobre. To jest dobre, oczywiście. Fabryczny chyba najlepiej mi się podoba, ale dam podwójny. Griller. Co tu mamy? Grill fabryczny. W kolorze dodatkowym. Grill fabryczny w kolorze dodatkowym. Zobaczmy sobie. Damy w kolorze dodatkowym tym razem. Maska. Dokładki maski. Tutaj strasznie tych takich dziwnych, śmiesznych rzeczy jest z przodu. Weźmy z tych droższych. Takie coś. Maska sama. Może być tradycyjna, fabryczna. Może być tego typu. A może być... No właśnie. Karbonowe później wchodzą już w grę. Karbonowe to może niekoniecznie. Ale coś takiego, albo coś takiego bardziej. Sportowa maska. Klaksony, wnętrze. Pewnie na czerwono będę chciał zrobić na sportowo. Wykończenia, projekt wykończenia. Przyciemniane górne szyby. Tak? Czy nie? No dobra, niech będą. Kolor wykańczania. Grafit, czerń. O jakim kolorze mówiłem, przepraszam? Jaki kolor wykańczania? Czerwień, kambre, coś tam. Dajmy po prostu czerwień. Deska rozdzielcza. Uliczne wnętrze, okrojone wnętrze. Wyścigowej puste, to nie. Karbonowej puste wnętrze, bez sensu. Brak wykończenia. Wskaźniki, o właśnie. Wskaźniki, teraz zobaczmy na uchwycie. Jakieś dodatkowe takie. Aha. Zaczyna się robić ciekawie. Chyba najdroższe to są te. Mhm, tak, weźmiemy to. Drzwi. I teraz znowu... A, karbonowe. Karbonowe to już lepiej wyglądają. Bo te są ohydne. Także weźmy karbonowe. Siedzenia. Brak. To trochę dziwnie brzmi, bo są jakieś. Jakieś są. Zobaczmy dalej. Wzmocnione fotele sportowe. Tutaj jakieś sportowe. Tutaj jakieś większe sportowe. Jeszcze większe sportowe. Czyli te chyba będą lepsze. Wzmocnione fotele rajdowe. Kierownice. Coś takiego. Żeby nie przesadzić. O! Tego typu była dobra. Jak w poprzednim pojeździe robiłem. Czekajcie, od najdroższej. O! Rally Basic. Albo taka. Dokładnie. Sprint Professional. Dobrze brzmi. Kolor świateł. Czerwone. Oczywiście, poproszę. Czerwień, 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 czerwień. Jest. Klatka. Co to? Watowana pełna klatka? Nie no, nie będę tego watować. Bez watu poproszę. Zamykamy. Wnętrze światła. Reflektory. W sumie to nie ma różnicy. Zestawy neonowe. Styl neonowy. Przód, tył i boki. Wszystko. Kolor. Czerwień. Jest. Dobrze. Czekaj. Oznaczenia. Oznaczenie. Białe pasy. O, fajnie. Co tu jeszcze mamy? Czarne pasy. Tutaj mamy jakąś rakietę. Nie dzisiaj, chłopcze. Nocny kierowca. Tu jakieś inne. Driftowa rakieta. O, tak trochę inaczej to wygląda. Takie obłocone troszeczkę jakby. Powiem szczerze, tutaj z tym duży problem będę miał. Bo nie wiem, co by tu wybrać. A to jest, aha, to jest driftowa rakieta, czyli taki posklejany, zepsuty już taki troszeczkę bardziej. Ja Ja nie wiem, czy nie dać tutaj tych po prostu białych pasów. Białe pasy chyba będą najlepsze. Tak, białe pasy damy. Zapobieganie, tablice są. Rejestracja. Mocowanie tablicy. Usuń przednią tablicę. Przednia tablica z lewej. Przednia tablica z prawej. O, fajnie. Niech będzie na tablica z prawej. Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy można zrobić tutaj. Szaleństwo, po prostu szaleństwo. Dobrze, lakierowanie, dach. Dokładki dachowe. Wywietrznik. Karbonowy wywietrznik. Myślę, że w tym wypadku będzie zwykły. Albo karbonowy. Dajmy tu karbonowy wywietrznik. Ogólnie dach. O, z tyłu spoiler na dachu. Co to są? Turbulizatory. Nie wiem, co to jest turbulizator, ale fajnie wygląda. Karbonowe. Jakiś taki daszek, Duży wybór, muszę przyznać. Ten spoiler fajnie wygląda też. I chyba tam ten spoiler. Spoiler na dachu. Progi. O rany, ile tego jest. Coś takiego i coś takiego. Dobra, i teraz to jest progi w kolorze dodatkowym, progi do driftu. W kolorze dodatkowym będzie. Spoiler. Krótka lotka. To jest bez spoilera. Krótką lotkę mogę dać. Mogę dać jakieś takie inne jeszcze. To jest aerodynamiczny spoiler. Też dobrze wygląda w tym wypadku. Chyba dam ten aerodynamiczny. Bo te pozostałe to już jest po prostu jakaś... Wow! Zobaczcie, co tu jest w ogóle tutaj wyrwane. Cały tył jest zmasakrowany po to, żeby spoiler tutaj był. Ekstremalne skrzydło na ulicę. Może niekoniecznie. Dajcie mi tą zwykłą lotkę. O. Aerodynamiczny spoiler. Dziękuję. I to wystarczy. Zawieszenie. Obniżyć jeszcze? Może niekoniecznie, bo to zaraz będzie haczyło. Turbo. Wszystkie rzeczy mam kupione na szczęście. Koła zostawimy oryginalne. Szyby. Damy tutaj mocno przydymione. I teraz tak. Lakierowanie jeszcze nam zostało. Lakierowanie to jest bardzo istotna sprawa. O. Kolor podstawowy. Metaliczny. Wyścigowa, czerwień albo czerwień. Turyńska, wyścigowa. Nie, dajmy zwykłą czerwień, wiecie? Ta zwykła fajnie wygląda. Dobra. Kolor dodatkowy. Który to jest? To jest to. Czyli większość. Dobra. Tutaj też metaliczny. Gdzie ta czerwień jest? Tutaj jest ta czerwień. Chyba, że zrobimy też w kolorze czerwonym. W miarę standardowo. Wyścigowa, jeszcze jakaś inna jest, jakiś odcień. Albo czarny, o. Winna, a to jest winna czerwień teraz. Dobra, to zostawmy winną czerwień, myślę, że to jest czarna, to jest winna czerwień. Niech zostanie. Kolor wykończenia. Czerwień. A, tu już jest, no dobra. Emblemat ekipy. Proszę bardzo. Kup, cofnij, sprzedaj. Emblemacik ekipy już też jest. Emblemat ekipy, dobra, niech będzie. Lakierowanie, dach. Ok, czyli wszystko właściwie mamy zrobione. Zobaczmy, jak to się porusza. Wyjedź na zewnątrz oczywiście. Zaraz to przetestujemy. Dziwnie będzie, bo nie będę miał świateł w ogóle. Słuchajcie, nie będzie przednich świateł, więc będzie bardzo ciężko jeździć. Tak podejrzewam. No, światełka są z tyłu, ale z przodu ich nie ma. O, elegancko. Fajnie, podoba mi się. Zobaczmy, jak to jeździ. Znaczy, jeździć powinno dokładnie tak samo. Chociaż kto wie. Powiem wam tak. Chociaż, chciałem powiedzieć, nie jest tak szybki jak poprzedni samochód. Czyli nasza trufelka. Trufelka myślałem, że będzie szybsza, ale jednak jest chyba szybki ten samochód. Tak. LG jednak ciśnie i to nieźle. Jak na takie auto. I to nawet no. Ma zryw, ma zryw. Chętnie bym go sprzedał, ale... Ale za dobre pieniądze. Tak za 10 milionów mógłbym go sprzedać. Okej. Nieźle. Zobaczmy teraz czerwone auto. Czekajcie, on ma trochę większe szyby. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czekajcie, i to mi... Aha, to jest policja, to może niekoniecznie. Przepraszam, bo nie chcę uszkodzić tego auta zbyt szybko. Ale tutaj ludzie stoją na ulicy, znaczy przepraszam, na chodniku. Och, przepraszam. Jak to się mogło stać? Jak ja mogłem was nie zauważyć? O! Będzie taki wyścigowy szał. Patrzcie, co się dzieje. O, patrzcie, ilu ludzi. Nie. Jedną osobę trafiłem. Ale patrzcie, jaka przyczepność. Pomimo tego, że potrącam ludzi już, to nie, ta auto dalej jedzie ładnie. Ładnie trzyma się drogi. Nieważne, czy potrącę większego, czy mniejszego człowieka. To nie gra roli. No, wjechałeś we mnie. Jak jeździsz? Co za człowiek? O. Przepraszam, przepraszam, nie chciałem. To było niechcący, naprawdę. To już nie moja wina. O, nie panuję nad tym. Gaz mi się zaciął. O kurczę. Teraz takie dzisiaj inne testowanie, bo ogólnie auto jest całe czerwone. Jak widzicie, z przodu też troszkę czerwieni jest na aucie. Więc wszystko się zgadza. Wszystko jest w najlepszym porządku. O, tutaj pani chyba gdzieś dzwoni. Przepraszam. Ty, oni wstają. Co za ludki. Chodźcie tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. Pogrom. Jezus, ten szpital... Szpital będzie miał co robić, muszę wam powiedzieć, wiecie? Szpital w GTA będzie miał pełne ręce i nogi roboty. O, to jest chyba w ogóle komisariat. Pomyłka, przepraszam. Pomyłeczka. O. Gramy w odbijanego, w odbijaka jakiegoś. Czy ktoś się mną zainteresuje, chciałem się zapytać? Dzień dobry. Panowie policjanci, co się dzieje? Tu straszne wypadki się dzieją. Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle, jak to możliwe? Czekajcie, może tutaj ktoś będzie chodził. Nie, nikt nie chodzi. Nikt normalny nie chodzi po mieście w ten sposób. O, to jest przejazd. Tak ostrożnie, żeby nie zniszczyć. Nowe auto, sami wiecie. No ale to jest masakra. Wyobraźcie sobie milion, prawie milion, bez 100 tysięcy. Za sam fakt, że mogę po prostu stuningować go w ten sposób. To jest tak, by kupić nowe auto. Nie wiem, co się z tymi ludźmi dzieje, naprawdę. Ja nie wiem, naprawdę. Ci ludzie są bardzo dziwni. Tak się przemieszczają w dziwny sposób. Po tych uliczkach. Oj, nie trafiłem. Będę się... O, źle się z tym będę czuł, że nie trafiłem. O, czekaj, o jest, dobra. Od razu lepiej. Tak jest. Zaraz ktoś pomyśli, Paweł, ty wariacie, co ty robisz? Jak tak możesz? No, delikatnie potrąciłem, ale to za mało. Mamy już 3 gwiazdki. Policja ogólnie średnio się interesuje takimi sprawami. Jak widzicie. Jakoś specjalnie się nie przejmują takimi rzeczami. Ja nie strzelam do ludzi. O, czerwone światło, trzeba się zatrzymać. O, zielone. Dobra, jedziemy. Nie brzmiało coś do motocyklistów w żadnym wypadku. Po prostu się nasunął. Wiem, że fajnie spadnie. Okej. Okay. O, jakiś cięższy motocykl. O, i cięższa postać była. Możesz ty. Czy mi się wydaje, czy auto mam zarysowane po prawej? O kurczę, mam zarysowane auto. Świeży lakier. Holender, jasne. Jak oni mogli mi to zrobić? Troszkę tutaj poniszczymy. To jest tak zwana demolka, typowe GTA. Gdzieś tu ktoś jeszcze? Halo, halo, dzień dobry, dobry. Proszę mnie przeszkadzać. Ja tutaj dziko walczę. Okej. Okay. Ale ładnie wchodzi w zakręty. Ale ładnie wchodzi w zakręty. Na razie nie strzelę, chcę wybić sobie szyb. O, pani z plecaczkiem. O! Do 3 razy sztuka, jak to mówią. Patrzcie, nie strzelał. Jaki łepek. Dobra, zobaczmy tędy. Na razie 3 gwiazdki i strasznie jakoś się nie śpieszą do tego, żeby mi zrobić krzywdę, żeby mnie powstrzymać. Strasznie uważają, uważni są. Okej. Okay. To auto jest fajne, bo nie ma z przodu światła, więc takie do misji specjalnych, wiecie, żeby nas... Do śledzenia, o. To jest dobre auto do śledzenia. Czekajcie, bo szukam broni teraz. Proszę do mnie nie strzelać. O! Dzień dobry. No nie trafiłem jeszcze. O! To jest to. Przenie... O kurczę, tak się tu nie biega, panie. Prawa szyba troszkę skasowana. A, jest policja. Stop the car! Tak jest, zatrzymaj samochód. A nie, a może później. Może jutro. Czekaj, jeszcze gdzieś tu musimy przejechać jakoś. O nie. Udany skok kaskaderski, dziękuję. O, dobra. Już stąd jadę. Jakie fajne auto. Jakie ładne auto pani ma, proszę się zatrzymać. Stop! Powiedziałem. Ja tu strzelam z potężnej broni. No patrzcie, no i wezmę sobie jednak jakiś inny pistolet. Weźmy jakiś normalny pistolecie, tak żeby było troszkę trudniej. Pistolet bojowy, o. Stop, powiedziałem, o. Się pali chyba. Auto teraz wybuchnie. Ty, a policja do mnie strzela. Ludzie, co jest grane? Ja strzelam do kobity, a oni nic. Oni tylko krzyczą, shoot, shoot! Ani jednego pocisku jeszcze nie poczułem. Wiesz, nie, inaczej, słuchajcie, jeszcze do policji nie strzelałem, może dlatego. Cześć. Ścigamy się? Zdechło się. Dobra, niestety nie chciałem się z nim ścigać. O, pierwszy pocisk poleciał. Uszkodziłeś mi światło, ty, no i jeden, ty, ja ci zaraz pokażę. O, chyba upadł. O nie. Oficer upadł. O nie, to straszne. Naprawdę. Dobra, słuchajcie, uciekamy stąd, nie ma na co czekać. O, prawie... Prawie Need for Speed Underground się zrobił. Cudowne samochody, wyścigi. Piękne dziewczyny. Tylko te piękne dziewczyny niestety wszystkie, o, widzicie. Tu na przykład idzie taka jakaś chyba, nie? O, no właśnie. I to tak wygląda właśnie z dziewczynami w GTA. Wszystkie leżą. Dobra. No nic, w takim razie dajcie znać, co sądzicie na temat tego właśnie... No, jak jeździsz, typie? Dajcie znać, co sądzicie na temat właśnie tego samochodziku, czyli LG. Niestandardowego, stuningowanego, cudownie. Zrobionego na Skyline'a, jak dobrze kojarzę. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Ja tymczasem się zbywam. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się. Pa, pa. Czy tą ucieczkę muszę jakoś zrobić jeszcze? Gdzieś mi tu muszę... Tutaj śmigłowiec, tutaj uciekaj, ty szybko, ty... Dobra. Teraz będzie z górki.